Siemaneczko wszystkim, tu Lislav, witam was w kolejnym odcinku serii Kim Był. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o tym, kim był Pac-Man. Zanim jednak przejdziemy do sedna, standardowo chciałbym was zaprosić na grupę Trap Community Polska, do której link macie w opisie. I jeśli interesuje was amerykański rap albo trap, a na tej grupie was jeszcze nie ma, to nie czekajcie, tylko kliknijcie link w opisie, a my tymczasem przechodzimy sobie już do sedna. Pac-Man przez wielu uważany jest za twórcę drillu. Ku mojemu zaskoczeniu nie ma o nim zbyt wielu informacji. Udało mi się jednak co nieco wygrzebać, więc przedstawię wam to, co wiem. Pac-Man urodził się jako Larry Johnson około 1985 roku. Nie udało mi się znaleźć zbyt wielu informacji o jego rodzinie, ale wiemy, że miał matkę i prawdopodobnie byli ze sobą dość blisko. Pac-Man był członkiem tytułu Snowblock. Snowblock dzisiaj znany jest jako MUBU lub TPG. Snowblock jest w gangu GD. Moglibyśmy więc powiedzieć, że Pac-Man był członkiem gangu GD. Nie jest to jednak takie proste. Snowblock jest położone na dzielnicy zwanej Draw City. Na Draw City tereny mają te takie jak Macrick, BNC, TYMB czy właśnie Sawblock. Są to sety zarówno GD jak i BD. Draw City początkowo było jednak afiliacją kilku setów, coś jak NLMB czy KTS. W tej afiliacji należały sety i członkowie zarówno BD jak i GD. Z czasem jednak te sety rozdzielały się i nazwa Draw City obecnie odnosi się już tylko do dzielnicy. Draw City to ulice od 62 End i 65 End Cottage Woodlawn. Trudno stwierdzić, kiedy Pac-Man zaczął rapować, jednakże pod koniec lat 2000 na pewno już rapował. Był on szanowany i lubiany na swojej dzielnicy. Jeśli chcecie, możecie sobie wyszukać nagrania, na których nie zarapuje. Nagranie te datowane jest na 2007 rok. Pac-Man wypuścił nuty tak jak Draw Style, Roll the Carpet Out, It's a Drill czy Best Over East, jak sam rapował, ma kilka balis. Oczywiście każdy może powiedzieć, że ma balis, ale drillowi raperzy często rapują o dokonanych przez siebie zabójstwach, plus Pac-Man był dość szanowany w swoim gangu, więc myślę, że prawdopodobnie miał on na koncie jakieś balis. Nie wiem jednak, ile ich miał i kogo dokładnie miałby zabić. Teraz wyjaśnię wam, dlaczego Pac-Man jest twórcą drillu. Otóż słowo drill w języku angielskim oznacza wiertarkę lub wiercenie. Jednakże w slangu słowo te może oznaczać wojnę gangów lub po prostu gangsterkę. Pac-Man jako pierwszy raper z Chicago zaczął nazywać swoją muzykę drillem, rapując o gangsterskich sprawach. Z tego powodu możemy nazwać go twórcą drillu. Pac-Man jako pierwszy nazywał robioną w tym stylu przez siebie muzykę drillem. Wiele ludzi doceniało flow oraz sposób pisania tekstu Pac-Mana. Za jego życia ani on, ani drill nie zdobyły jednak popularności. Pac-Man być może miał szansę na wielką karierę, jednak szanse te zostały mu odebrane 21 czerwca 2010 roku. Wtedy to Pac-Man, stojąc na ulicach Southside Woodlawn, został ostrzelany przez swoich absów. Po postrzeleniu Pac-Mana sprawcy uciekli, a on sam został w ciężkim stanie zabrany do szpitala, gdzie po 2 godzinach stwierdzono jego zgon. Najpewniej zrobili to członkowie wrogich w stosunku do osnął bloku setów. Po śmierci Pac-Mana jego ziomek King Louie wyniósł drill, muzykę nazwaną tak po raz pierwszy przez niego, na wyższy poziom. Parę lat po śmierci Pac-Mana raperzy tacy jak Chief Keef, Lil Durk czyli Reese i wiele innych zaczęło się wybijać, rozsławiając drill na cały świat. Obecnie są oni uważani za twórców drillu. Ja bym jednak rozdzielił to w taki sposób, że ci raperzy znani są twórcami drillowej sceny, a Pac-Man jest twórcą drillu jako takiego. Obecnie mało osób o nim wie i ku mojemu zaskoczeniu nie ma o nim zbyt wielu informacji. Okej, i to by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Jeśli odcinek się wam podobał, to dajcie łapkę w górę, suba oraz wejdźcie na mojego Instagrama oraz na mój muzyczny kanał, do których linki macie w opisie. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, siemanko i cześć!